Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przygotować paprykę marynowaną. Będziemy do tego celu potrzebowali oczywiście paprykę. Mogą być różne kolory, my mamy akurat czerwoną. Tę paprykę będziemy marynować w zalewie. Do zalewy będziemy potrzebowali ocet, cukier i sól, czosnek, ziele angielskie, gorczycę, pieprz, ziarna, a także listek laurowy. Odpowiednie proporcje podam Wam później, jak już będziemy tę zalewę przygotowywać. Rozpoczynam od przygotowania w tej chwili paprykę. Paprykę wcześniej umyłam, odsączyłam. W tej chwili będę ją czyścić z ziaren i z miąższu. W tym celu przekroję ją na pół. I miąższ w środku, którego nie użyjemy, razem z ziarnami wyjmę i tak oczyszczoną paprykę za chwilę będę kroiła. Paprykę oczyściłam już z miąższu i ziaren i tak przygotowaną paprykę możecie pociąć na paseczki większe, mniejsze lub też na połówki. Ja potnę mniej więcej na takiej wielkości paski. Zrobię to z całością papryki, którą posiadam i za chwilę będę wkładała ją do słoików. Papryka już jest pokrojona i teraz będę ją wkładała do słoików. Staram się układać jak najciaśniej. Tak, żeby jak najwięcej pokrojonych kawałków się zmieściło w słoiku. Myślę, że jeszcze jakiś niewielki kawałek nam tu wsunie. O. I tak przygotowany słoik będzie czekał na zalewę, a ja biorę się za następne. Paprykę włożyłam już w słoiki. Wyszło 2, 4, 6, 8, 10 słoików. Teraz przejdę do przygotowania zalewy. Do zalewy potrzebuję 5,5 szklanki zimnej wody. Do tego dołożę szklankę octu 10%, 8 kopiastych łyżek cukru i 2, 3, 4, 5, 6, 7, w zasadzie 8, czyli całość tu już mam, 1 stołową łyżkę soli, kilka listków laurowych, kilka ziaren ziela angielskiego, kilka ziaren czarnego pieprzu i gorczycę. Całość wsypuję i ze 2 ząbki czosnku i zalewę należy zagotować. Zalewa już się zagotowała. Teraz ją wyłączam i będę wlewała do słoików z papryką. Ponieważ jest bardzo gorąca, należy uważać, żeby się nie oparzyć. Zalewa powinna zakrywać paprykę w ten sposób. I na koniec do słoika na sam wierzch daję łyżkę oleju. Tak przygotowany słoik zakręcam i za chwilę przejdziemy do pasteryzacji.
ale najpierw uzupełnię pozostałe słoiki zalewą. Moje słoiki są już zakręcone. W tej chwili przejdziemy do etapu pasteryzacji. Mam tutaj garnek przygotowany ze starą ściereczką, którą wyłożyłam dno garnka. Ustawię teraz w niej słoiki. Myślę, że zmieszczą się 4. Nie powinny się z sobą stykać. I zaleję je ciepłą wodą do połowy wysokości słoików. Wstawię je na palnik gazowy i będę pasteryzowała. Muszą się gotować 10 minut od zagotowania, po czym będziemy je wyjmować. Moja papryka już się zapasteryzowała. Teraz wyjmuję słoiki, przekręcam je do góry nogami i w ten sposób będą stały, aż ostygną. Następnie już zimne wyniosą do piwnicy. Jeżeli Wy nie posiadacie, możecie do chłodnego pomieszczenia. Zimą będzie to przepyszna przekąska do dań mięsnych, obiadowych. Zapraszamy Was do wspólnego gotowania. Jeżeli Wam się przepis podoba, lajkujcie, subskrybujcie. Możecie nas oglądać na YouTube, na Instagramie, a także na Facebooku. Domowe gotowanie smacznie i tanio.